Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj wracamy z daily vlogami. Przed jeszcze moim wyjazdem na Malediwy pojawiały się takie właśnie vlogi, luźne, lekko z kontentem, ale ogólnie takie swobodne, pokazywałam na nich wszystko i wracamy z takimi vlogami, będą takie jakby szkolne, coś w tym stylu. No i co? I dzisiaj mamy sobotę, 12 września, godzinę 15:30 i ja słuchajcie, zaraz jadę do dziadków, do cioci, spotkać się ogólnie z nimi na taki obiadek i potem zabieram się i jadę na Silent Disco razem z moimi dwoma przyjaciółkami. Będzie bardzo fajnie, nigdy na takim czymś nie byłam, jestem tego strasznie ciekawa. Jest to jakby taka impreza, na której kupujecie słuchawki, jakby wypożyczacie słuchawki, dostajecie i w tych słuchawkach gra wam muzyka, wy sobie tańczycie, ale nie jest tak głośno jak jakby w normalnym klubie, bo w momencie gdy ściągacie te słuchawki, to jest po prostu cisza i to jest dla mnie coś świetnego, serio, bo mnie na przykład zawsze w klubach boli głowa od tej muzyki, a to jest fajnym wyjściem. No i co, jest godzina, tak jak mówiłam, 15:30. Ja wychodzę z domu za godzinę, czyli o 16:30. Muszę jeszcze wysuszyć głowę, spakować się, ubrać się i pomalować, także teraz to zrobię, pomaluję się, no i co. I macie tutaj timelapsa, właśnie jak to robię. Makijaż ready, tak się prezentuję, a ja teraz idę się w coś ubrać, bo mam w sumie na sobie tylko teraz koszulkę. Także co, coś wybiorę i widzimy się później. Zapomniałam wam jeszcze pokazać kosmetykę, z jakich korzystałam, a więc użyłam takiego różu z Eveline, Feel the Blush, do tego takiej paletki Charming Matcha, Mocha, coś w tym stylu, do tego zaraz będę sobie robiła kreski, bo nie zrobiłam sobie, także zaraz zrobię, takim eyelinerem z Eveline, mam taki i mam, słuchajcie, też z Eveline taki i do tej pory zawsze robiłam tym, a teraz spróbuję sobie zrobić taki w pisaku, do tego mam rozświetlacz z Revolution Rose Gold Glow, taką pomadę w żelu z Benefitu, kredkę z Vibo i taki puder Banana Loose Powder z Vibo. Hejka moi drodzy, witam was kolejnego dnia. Słuchajcie, mamy dzisiaj niedzielę, 13 września. Ja wczoraj odezwałam się do was przed wyjściem i później pojechałam do dziadków, do, tak właściwie do cioci, ale byli też tam właśnie moi dziadkowie. Także było bardzo fajnie, rozmawialiśmy, zjedliśmy, potem zagraliśmy sobie w grę. No i następnie ja się zabrałam i pojechałam się spotkać z moimi koleżankami, z Pauliną i z Kariną. Pojechałyśmy najpierw na Wyspę Słodową, a później osoby, które są z Wrocławia bądź kojarzą jakoś Wrocław, pewnie będą wiedziały, na Neony Wrocławskie, bo tam wczoraj była organizowana ta impreza, o której wam mówiłam, czyli te Silent Disco, które polega na tym, że nie gra muzyka, gra muzyka tylko w słuchawkach. Wy pożyczacie sobie takie słuchawki, każdy ma słuchawki, może sobie przełączać tą muzykę. I na tym to polega. Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Co prawda muzyka w tych słuchawkach była taka, DJ-owie nie byli jacyś super. Chcieliśmy potem iść jeszcze do domówki, do takiego klubu we Wrocławiu, ale już byłyśmy takie zmęczone, że stwierdziłyśmy, że dobra, wracamy do domu. Ja do domu wróciłam o 3:30, byłam już w domu. No także tak w sumie wydaje mi się, to jest normalna taka godzina, jeśli chodzi o takie powroty z jakichś takich imprezek. No i co, wstałam dzisiaj, obudziłam się o godzinie 9, chyba coś takiego, jakoś o 9, obudziłam się w ogóle przed budzikiem, który sobie ustawiam na 9, więc obudziłam się gdzieś tak 8:50, coś w tym stylu. No i sobie jeszcze poleżałam, poczytałam sobie później i teraz, moi drodzy, uczę się na jutro do szkoły, a to co się uczę, to aktualnie się uczę angielskiego, co prawda mam kartkówkę z angielskiego chyba w czwartek, albo może we wtorek, ale i tak robię zadania domowe, więc stwierdziłam, że przy okazji się pouczę, także proszę bardzo, mam tutaj jakieś tryby warunkowe, coś w tym stylu,
Także no, robię, uzupełniam ćwiczenia i przy okazji uczę się tego, bo jest to dość proste, ale jednak trzeba to najpierw załapać. No i co? I później mam jeszcze polski i muszę dzisiaj przeczytać lekturę. Całą muszę dzisiaj przeczytać. Zapomniałam, po prostu byłam tak wciągnięta w after, że nie czytałam nic innego, a teraz wróciłam do szkoły i oczywiście muszę zacząć czytać lektury. Hej, tak będzie wyglądał mój dzisiejszy dzień, nic jakoś super ciekawego, niedziela jak niedziela, pewnie jeszcze ogarnę w pokoju, muszę odkurzyć, posprzątać Aro, czyli takie mniej więcej podstawowe rzeczy. No i wydaje mi się, że odezwę się do Was, jak będę miała coś ciekawego do powiedzenia. Fajna sprawa, bo jutro kończę, słuchajcie, o 12:35, czy tam 30, chyba 12:30, z racji, że normalnie kończę w poniedziałki o 13:30, a z racji, że jutro jest wywiadówka, na którą idzie mój tata, to jeszcze mamy skrócone lekcje, czyli nie trwają 45 minut, tak jak normalnie, tylko pół godziny, więc fajnie, kończę sobie wcześniej. No i co? I tyle. Tyle mam Wam do powiedzenia, także ja się uczę, jeszcze później będę nagrywać filmik i później jeszcze będę montować filmik, także mam sporo rzeczy dzisiaj do zrobienia, ale to są takie, wiecie, takie rzeczy, które naprawdę dość szybko się robi, także ja się zabieram za lekcję i widzimy się później. Hejko, moi drodzy, mamy już, słuchajcie, poniedziałek, ja wróciłam jakiś czas temu do domu i dzisiaj było całkiem spoko, w szkole dość szybko minęły lekcje, mimo to, że ja dalej jestem troszkę przeziębiona, to i tak czuję się już dużo, dużo lepiej. I słuchajcie, zaraz będę zmywać makijaż i pójdę sobie zjeść obiad. I w ogóle powiem Wam, że ostatnio przyzwyczaiłam się do tego, że jeżeli później pod wieczór albo pod resztę innego dnia nigdzie nie wychodzę, to od razu wracam do domu i robię swoją taką jakby pielęgnację, żeby to, co nałożyłam rano, jakby wiecie, szybko zmyć i tak dalej. Więc mogę Wam w sumie teraz pokazać, jak wygląda ta taka moja pielęgnacja, jak wracam do domu. I używam do tego takich trzech produktów z Eveline i powiem Wam, że póki co one mi się mega sprawdzają, serio. Pierwszy mamy taki peeling pasta do twarzy, oczyszczający, dalej mamy tonik matująco-normalizujący i głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy i to jest przede wszystkim must have po szkole. I powiem Wam, że naprawdę spoko są te kosmetyki, bo naprawdę jak za tak niską cenę, jak ile kosztują te kosmetyki, to jakość jest naprawdę świetna, także co, ja lecę sobie zrobić moją mini rutynkę po szkole i zaraz do Was wracam. No i co, tak się prezentuję po zmyciu makijażu i po oczyszczeniu całej twarzy. Jeśli chodzi o te produkty, to powiem Wam, że one są dostępne w wielu drogeriach, m.in. w Rossmanie i w Hebe oraz możecie je dostać również na stronie Eveline. Inne produkty, które również póki co mi się bardzo dobrze sprawdzały, to są takie plasterki na noc oraz ta taka czarna maska. Naprawdę świetne obydwa są. A rzecz, którą jeszcze mam, ale nie przetestowałam, to taki żel do zadań specjalnych. On jest chyba bardziej taki punktowy, czy coś w tym stylu, no ale on jest antybakteryjny. Także to będę dopiero testować, no i pewnie jeżeli już przetestuję, to dam Wam znać na Instagramie, jak mi się on sprawdza. Słuchajcie, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć kilka informacji o tych kosmetykach. Przede wszystkim to, że są one wegańskie i są przystosowane dla osób w naszym wieku, czyli dla osób po prostu młodych. Oprócz tego nie zawierają takich składników jak jakieś parabeny, oleje parafinowe oraz silikony. No i tak jak mówiłam, są dostępne w Rossmanie, jak i Hebe oraz na stronie Eveline. Trwa akcja regeneracja minus 30% do 30 września i jeśli chodzi o produkty, które są wtedy przecenione, to zapraszam Was do linku w opisie, bo tam właśnie znajdziecie te produkty i będziecie mogli sobie je kupić oraz przetestować. Te produkty głównie są dla cery tłustej, z niedoskonałościami oraz mieszanej. Zapewniają błyskawiczne i spektakularne efekty, także testujcie, ja Wam bardzo serdecznie je
Polecam. I co? Ja teraz lecę jeść taki mój obiado-lunch, może taki brunch, coś w tym stylu. Hejka, hejka, moi drodzy, mamy, słuchajcie, kilka dni później, tak dokładnie mamy dzisiaj czwartek, 17 września. Ja się nie odzywam, bo byłam na tyle pochłonięta szkołą, że totalnie zapomniałam, że nagrywam tego vloga, ale słuchajcie, wracam i przynajmniej na ten weekend i w ogóle chcę, żeby ten odcinek wyszedł w środę, albo no chyba w środę jakoś tak. Także no, więc nagrywam dla was, mam nadzieję, że jeszcze trochę fajnego materiału dla was zrobię. I co? I słuchajcie, ja dzisiaj wróciłam ze szkoły, byłam też później na angielskim, dużo się działo ogólnie w tym tygodniu, no naprawdę sporo. Miałam dzisiaj kartkówkę z matematyki, która poszła mi fatalnie. To w ogóle ja się uczyłam czegoś innego niż miałam się nauczyć. Nauczyłam się jakby... Osoby, które są w liceum i mają teraz trygonometrię, to wiedzą, o co chodzi, jakby jak są sinusy i kosinusy, tangensy, kotangensy różnych stopni, to ja się tam nauczyłam od 30, tam przez 45, 60 do 90, a pan nam jeszcze tam zrobił ze 120, 135, 100 i tam jakichś takich innych. I tego się nie nauczyłam i słuchajcie, 3/4 zadań było, że musiałam to znać. No ale przynajmniej jedno z 3 zadań mam na 100% dobrze zrobione, inne nie wiem, może za obliczenia coś tam by wyszło. No ale ogólnie masakra, jestem zawiedziona, bo ogólnie to, znaczy nie, załóżmy, ja trygonometrii totalnie nie rozumiem. Jeszcze teraz właśnie zmienił mi się nauczyciel i jest mi troszkę trudniej, bo ja moją starą nauczycielkę bardzo lubiłam i bardzo dobrze mi się z nią uczyło, jeszcze chodziłam na korepetycje, to wszystko się tak fajnie zbijało, teraz dalej chodzę na korepetycje, ale słuchajcie, no z matematyką teraz jest ciężko, jeszcze trygonometrię zajęliśmy podczas kwarantanny, ja sobie z tym nie radziłam, więc dałam sobie spokój, no i teraz ją kontynuowaliśmy i po prostu jest jakaś masakra, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, miałam dzisiaj właśnie tą kartkówkę z matmy, oprócz tego miałam kartkówkę z angielskiego, z trybu warunkowego, conditional, jakoś tak, z zerowego, pierwszego i drugiego. Wydaje mi się, że mi dobrze poszła, ale zobaczymy, jak pani już oddaje, czy rzeczywiście poszło mi tak dobrze, jak myślałam. No i co, jutro mam kartkówkę z niemieckiego i z WOS-u. Na WOS już mniej więcej umiem, bo miałam mieć ją wczoraj, tak, miałam mieć ją wczoraj, ale nie miałam, bo pana nie było i dzisiaj też pana nie było i mamy dopiero jutro, więc umiem mniej więcej, tylko muszę się nauczyć jeszcze jednego tematu, no a z niemieckiego mam z przyimków, także to jest trochę trudniejsze, także będę musiała się jeszcze poduczyć. I co jeszcze? No i wróciłam dzisiaj ze szkoły, pojechałam na angielski, angielski był naprawdę spoko, teraz chodzę na angielski z native speakerem. Znaczy z panią ogólnie, która jest z Polski, ale mieszkała większość swojego czasu za granicą, większość swojego życia za granicą, no i to w sumie czyni ją taką native speakerem, ale który mówi trochę po polsku. Także no ale ogólnie bardzo fajny jest angielski, ja chodzę do szkoły językowej Katti we Wrocławiu, jakby ktoś by był zainteresowany. No i co, wróciłam do domu, poczytałam sobie trochę i zaraz muszę się brać za te lekcje, jeszcze sobie może troszeczkę poczytam, bo jestem już za połową trzeciej części after. Już wam pokazuję. Proszę bardzo. Tu jestem. No, jestem za ponad połową. Także chyba tam 500 na stronę, czy jakoś tak, a cała ma 850 i bardzo dobrze mi się teraz czytają jakoś. Także widzimy się później. Hejka, moi drodzy. Dzisiaj mamy niedzielę i ja właśnie dla was montuję ten film. Jak słyszycie po moim głosie, troszkę się rozchorowałam, dlatego też dla was nie nagrywałam przez weekend. W weekend na początku spotkałam się z moimi koleżankami, z Kariną i Pauliną po szkole, poszłyśmy na foty, zjadłyśmy sobie, no i w sumie tam mnie najbardziej rozłożyło, cały wczoraj, czyli całą sobotę siedziałam w domu. No a dzisiaj czuję się już znacznie lepiej, mimo to, że po moim głosie słychać co innego, to czuję się o wiele lepiej i za niedługo wychodzę na kręgle, także już się nie mogę doczekać, ale tego już wam raczej nie będę nagrywać, bo no wątpię, żebym brała ze sobą kamerę, ale za to dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga, był to taki typowo szkolny vlog, nie pokazałam wam za dużo, raczej wam opowiadałam, jak to było w szkole, więc no taki typowo szkolny vlog. No i co, ja już wam dziękuję za oglądanie. Za niedługo będą kolejne tego typu vlogi i tam to już postaram się, żeby były troszkę ciekawsze, żeby więcej się działo. No i co? Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Do następnego i cześć!